Pod koniec 2008 roku Japonię obiegła niezwykle tragiczna wiadomość dotycząca krwawej napaści na byłego wiceministra zdrowia. Yamaguchi Takehiko i jego żona Michiko zaatakowani zostali w swoim własnym domu przez niezidentyfikowanego sprawcę i niestety nie udało im się ujść z życiem. Funkcjonariusze natychmiastowo rozpoczęli śledztwo, podejrzewając, że ktoś mógł żywić do 66-latka osobistą urazę. Aczkolwiek, kiedy następnego dnia doszło do włamania do rezydencji kolejnego mężczyzny zaangażowanego w działania polityczne, zaczęto brać pod uwagę, że oprawca postanowił objąć za cel osoby pracujące w przeszłości nad reformą systemu emerytalnego, która, jak to zazwyczaj bywa, nie każdemu obywatelowi przypadła do gustu. Prawda o motywie kierującym posunięciami sprawcy okazała się jednak być zupełnie inna. A to, co udało się ostatecznie ustalić, było dalekie od uprzednio przyjętych założeń. Finał dzisiejszej historii zdecydowanie może Was zaskoczyć. Zapraszam do wspólnego przyjrzenia się sprawie niezwykle zaburzonej jednostki. Mężczyzny o personaliach Koizumi Takeshi. Funkcjonariusze z komisariatu policji w mieście Saitama, położonego na terenie prefektury o tej samej nazwie, pojawili się pod rezydencją należącą do byłego wiceministra w południe 18 listopada 2008 roku, po tym jak otrzymali niepokojący telefon od bliskich małżeństwa. Twierdzili oni, że kiedy rano, około 8, przechodzili pod domem pary, nieco zdziwili się, że okiennice na piętrze w dalszym ciągu są zamknięte, ponieważ zarówno pan Takehiko, jak i jego żona mieli w zwyczaju wstawać bardzo wcześnie i o tej porze zwykle byli w pełni gotowi do podjęcia obowiązków zaplanowanych na nadchodzący dzień. Szwagier kobiety postanowił więc wykonać kilka połączeń na numer domowy rodziny Yamaguchi, jednak każde kolejne pozostawało bez odpowiedzi. Podejrzewając, że tego konkretnego dnia domownicy potrzebowali nieco dłużej pospać, zadecydował o odczekaniu kilku godzin i po jakimś czasie ponownie wrócił przed budynek, aby sprawdzić, czy cokolwiek uległo zmianie, aczkolwiek około 11 okiennice nadal pozostawały zamknięte. Wtedy zadecydował o wejściu na posesję, gdzie na ścieżce prowadzącej do rezydencji zaobserwował krwawe ślady butów. Przestraszony podbiegł do drzwi wejściowych, które ku jego zaskoczeniu okazały się być otwarte. Następnie nacisnął klamkę i zamarł z przerażenia. Na podłodze, w holu, wręcz zalanym krwią, leżały ciała 66-letniego pana Takehiko i jego 60-letniej żony. Oboje spoczywali na plecach, a ich ubrania przesiąknięte były czerwono-brunatną substancją. Każde z nich otrzymało kilkanaście ciosów nożem w klatkę piersiową. Dodatkowo na ramieniu mężczyzny znajdowały się obrażenia, które, jak podejrzewano, powstały w wyniku podjęcia próby walki z agresorem. Jako że w pozostałej części domu nie zabezpieczono żadnych śladów krwi, istniało spore prawdopodobieństwo, że małżeństwo straciło życie właśnie w przedpokoju. Drzwi wejściowe pozostawiono otwarte, nie dostrzeżono żadnych śladów włamania, także para musiała dobrowolnie wpuścić swojego oprawcę do środka. Z uwagi na wspomniane krwawe ślady na zewnątrz domu, ciągnące się przez ponad 50 metrów, przypuszczano, że sprawca opuścił miejsce zbrodni pieszo.
Po rozmiarze odcisków można było wywnioskować, że na 99% był nim mężczyzna. Oszacowano, że jego ofiary zginęły poprzedniego dnia, 17 listopada. Jako że początkowo przyjęto teorię, iż celem ataku nożownika był były minister zdrowia, a jego partnerka zginęła tylko dlatego, że w tamtym momencie również znajdowała się w domu, próbowano bliżej przyjrzeć się sylwetce 66-letniej ofiary. Yamaguchi Takehiko pochodził z Tokio i na przestrzeni lat osiągnął wiele spektakularnych sukcesów na scenie politycznej. W 1965 roku, w wieku zaledwie 23 lat, uzyskał zatrudnienie w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Tam szybko dostrzeżono jego zapał do pracy i niebywałą charyzmę, dzięki czemu wielokrotnie awansował. W 1988 roku otrzymał posadę dyrektora Departamentu Rachunkowości, a 4 lata później został dyrektorem Biura Emerytalnego. W 1994 roku mianowano go naczelnym sekretarzem, 2 lata później dyrektorem Biura Ubezpieczeń, a finalnie w 1966 roku stał się wiceministrem zdrowia lub, jak to się określa w Japonii pełną nazwą, w wolnym tłumaczeniu ministrem zdrowia, pracy i dobrobytu. Stanowisko to pełnił przez 3 kolejne lata, rezygnując z własnej woli w sierpniu 1999, prawdopodobnie z uwagi na fakt, iż utożsamiano jego osobę z aferą korupcyjną z roku 1998, znaną powszechnie pod nieco zabawną nazwą No Pan Siabu Siabu. Oznacza ona dosłownie Siabu Siabu bez majtek. Siabu Siabu to nazwa własna japońskiego dania jednogarnkowego, składającego się z bardzo cienko pokrojonego mięsa wołowego i warzyw gotowanych w wodzie, a następnie maczanych w sosach. Część z Was interesuje zapewne, skąd taka nazwa i wcale Wam się nie dziwię, ponieważ kiedy pierwszy raz o niej usłyszałam, nieco uśmiechnęłam się pod nosem i postanowiłam doedukować się, o co dokładnie chodziło. Okazało się, że kiedy proponowano reformę administracyjną i toczono dyskusję na temat reformy Ministerstwa Finansów, wielu polityków, którzy otrzymali pewnego rodzaju nagrodę od jednego z banków, miało okazję przeznaczyć nieokreśloną w źródłach sumę pieniędzy na wybrane przez siebie rozrywki. Jedną z nich miało być odwiedzenie pewnej restauracji o nazwie Loran, prowadzonej przez kobietę pochodzącą z Chin, w której danie siabu siabu podawały kelnerki w krótkich spódniczkach, które nie miały na sobie bielizny. Panie, kiedy podały jedzenie, często przysiadały się do klientów i zabawiały ich rozmową, a kiedy któryś z nich poprosił o drinka, kobieta podchodziła do jednej z butelek zawieszonych na suficie i kiedy ją stamtąd ściągała, męska klientela mogła, delikatnie to ujmując, upewnić się, że ta nie posiada na sobie majtek. Dodatkowo, na podłodze w miejscu, nad którym zawieszony był alkohol, zainstalowana była kamera i jeżeli postanowiłeś uiścić dodatkową opłatę, dostawałeś dostęp do tego nagrania na żywo na resztę wieczoru. Musicie przyznać, że jest to dość osobliwa forma rozrywki. Jednakże przez jakiś czas śledczy podejrzewali, że to właśnie ten incydent mógł sprowokować sprawcę do działania, aczkolwiek od tamtego czasu minęło aż 10 lat i ciężko było wyodrębnić powód, dla którego sprawca miałby atakować 66-latka akurat teraz. Próbowano pozbierać wszelkie wskazówki w jedną całość, aby ruszyć ze śledztwem do przodu, przynajmniej aż do późnego popołudnia tego samego dnia, kiedy na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta o imieniu Yasuko, 72-letnia żona 78-letniego Yoshiharu Kenziego, kolejnego byłego wiceministra zdrowia. Opowiedziała operatorowi o tym, że przed chwilą została brutalnie zaatakowana w swoim domu, znajdującym się na terenie okręgu Nakano w stolicy kraju.
Około godziny 18:30 usłyszała dzwonek do drzwi, a po zerknięciu przez wizjer zobaczyła kuriera, który przyszedł dostarczyć paczkę. Co prawda pani Jasko nic nie zamawiała, aczkolwiek pomyślała, że być może zrobił to jej mąż. Otworzyła więc drzwi i momentalnie tego pożałowała, kiedy domniemany kurier rzucił pudło na ziemię, wyciągnął z kieszeni nóż, po czym rzucił się na kobietę z zamiarem wyrządzenia jej krzywdy. Zdołał zadać jej kilka ciosów w klatkę piersiową, po czym rzucił się do ucieczki. 72-latce udało się jednak po wszystkim wydostać z rezydencji i poprosić przypadkowo przechodzące tamtędy osoby o wezwanie pomocy. W szpitalu okazało się, że jej obrażenia były bardzo poważne i gdyby nie udało jej się wybiec na zewnątrz, prawdopodobnie podzieliłaby los małżeństwa Yamaguchi. Kobieta mieszkała w sporej wielkości domu z mężem i synem, jednak w momencie ataku przebywała w nim sama. Dzięki temu, że lekarzom udało się uratować jej życie, policjanci zyskali bardzo wartościowego świadka, który przede wszystkim widział sprawcę i był w stanie udzielić im wielu istotnych informacji na jego temat. Yasuko zeznała, że nie znała napastnika. Wyglądał on na około 30 lat, był średniej budowy ciała i miał około 160 cm wzrostu. Miał na sobie ciemne ubranie robocze i kapelusz z rondem. Wydawało jej się, że na miejsce zbrodni przyjechał motocyklem, którym również się stamtąd oddalił. W tamtym momencie było niemalże pewne, że obu tych ataków dokonała jedna i ta sama osoba. To, że w przeciągu zaledwie jednego dnia doszło do napaści na dwóch byłych ministrów zdrowia, zdecydowanie nie było przypadkiem. Okoliczności obu incydentów były niemalże identyczne. Sprawca dostał się do budynku przez frontowe wejście, narzędziem zbrodni był nóż, a także obaj mężczyźni pracowali nad reformą systemu emerytalnego, który nie każdemu wyborcy po wprowadzeniu w życie przypadł do gustu. W związku z powyższym, 19 listopada, policja prefektury Saitama i Departament Policji Metropolitarnej utworzyły wspólną siedzibę dochodzeniową i współpracowały przy kontynuacji prowadzonego dochodzenia, a także wprowadzono dodatkowe środki ostrożności wobec innych osób publicznych, mogących, jak podejrzewano, paść kolejnymi ofiarami szaleńca. Chodziło głównie o te osoby, które podczas swojej kariery politycznej w jakimś momencie pełniły funkcję ministrów zdrowia. Otrzymały one policyjną ochronę, dzięki czemu 24 godziny na dobę obserwowano ich domy, prosząc o pozostanie w miejscu zamieszkania na kilka kolejnych dni. Potem okaże się, że była to bardzo dobra decyzja, która prawdopodobnie uratowała życie pewnej kobiety. Śledztwo trwało. Funkcjonariusze w pocie czoła próbowali rozwikłać zagadkę napaści na byłych polityków, kiedy 5 dni po pierwszym z ataków, 22 listopada, chwilę po godzinie 21:30, na jeden z komisariatów policji w mieście Saitama zgłosił się pewien mężczyzna. Opowiedział policjantowi dyżurującemu, że to on odpowiedzialny jest za opisywane w dzisiejszym odcinku wydarzenia i poprosił o dokonanie aresztu. Co więcej, przyznał, że w wynajętym samochodzie, którym przyjechał pod siedzibę policji, znajdują się dowody, które potwierdzą jego słowa. I tak w istocie było. W bagażniku zabezpieczono aż 10 różnego rodzaju noży, kuchennych oraz survivalowych. Na jednym z nich, o ostrzu długości aż 20 cm oraz drugim, służącym do obcinania gałęzi wierzby, znajdowała się krew pochodząca od obu ofiar napaści. Dodatkowo, mężczyzna przekazał śledczym również zakrwawione rękawiczki. Człowiek ten od razu został zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie, podczas którego wyszło na jaw, że nazywa się Koizumi Takeshi, ma 46 lat i jest bezrobotny. Funkcjonariusze mieli za zadanie ustalenie powodu,
dla którego Koizumi dopuścił się wspomnianych zbrodni, i ostatecznie okazało się, że nie będzie to zbyt trudnym zadaniem, gdyż podejrzany sam rozpoczął rozmowę na ten temat. Sprostował, że motywem przestępstwa wcale nie była reforma emerytalna czy skandale polityczne, a faktyczny powód, dla którego zamierzał pozbawić życia członków rodzin Yamaguchi i Yoshihara, był stricte personalny i naprawdę nieoczekiwany. Wyznał, że tuż przed pojawieniem się na komisariacie wywiesił na kilku tablicach ogłoszeń oświadczenie, którego treść brzmiała w wolnym tłumaczeniu. W odniesieniu do ataku na dom byłego wiceministra zdrowia i opieki społecznej. Ten atak nie był powodowany reformą emerytalną, ale był aktem zemsty za zabicie mojego psa przez Ośrodek Zdrowia Publicznego 34 lata temu. Nie mam zamiaru się ukrywać, więc teraz się poddam. Śledczy nie ukrywali swojego zdziwienia, chociaż słowo zdziwienie jest w tym przypadku zdecydowanie łagodnym określeniem. Aresztowany twierdził, że odebrał życie dwóch osób, ponieważ ponad 30 lat temu stracił swojego ukochanego pupila. Zapytali więc o szczegóły incydentu, które Koizumi przedstawił w następujący sposób. Kiedy miał 12 lat, jego młodsza siostra przyniosła do domu małego kundelka. Rodzeństwo dało pieskowi na imię Chiro i obiecało rodzicom odpowiedzialnie się nim zajmować. Szybko okazało się, że Chiro był bardzo mądrym zwierzęciem i bardzo szybko nauczył się podstawowych komend i przyzwyczaił do zasad panujących w domu. Koizumi pokochał psa tak bardzo, że często odmawiał wspólnej zabawy z kolegami na podwórku, aby spędzać z nim więcej czasu. Jednakże po niespełna roku, odkąd Chiro pojawił się w jego życiu, wydarzyło się coś naprawdę przykrego. Nastolatek wrócił do domu i zorientował się, że psa nigdzie nie ma. Kiedy zapytał rodziców, co się z nim stało, jego ojciec odpowiedział, że kiedy młodsza siostra chłopca wyprowadzała go na spacer, jej podopieczny zerwał się ze smyczy i uciekł. Niedługo potem złapany został przez pracowników instytucji określanej w źródłach jako ośrodki zdrowia, których zadaniem jest odławianie i, co niezwykle smutne, usypianie bezpańskich psów i kotów. Instytucje te nie podlegają jednak pod Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. W rzeczywistości ma ono jurysdykcję wyłącznie nad ustawą o zapobieganiu wściekliźnie. Tak czy inaczej, zdesperowany Koizumi natychmiast wybiegł z domu i ile sił w nogach biegł do miejsca, do którego zabrano jego czworonożnego przyjaciela, aby wyjaśnić pracownikom, że Chiro posiada właścicieli. Jednak było już za późno. Pies został uśpiony. Nastolatek wpadł we wściekłość. Nie rozumiał, jak ośrodek zdrowia mógł pozbawić życia jego pupila, szczególnie, że był on zadbany, zaszczepiony, a także w momencie, w którym go złapano, miał na sobie obroży. Na pierwszy rzut oka widać było, że ktoś się nim opiekuje i z pewnością nie wygląda na bezpańskie zwierzę. Wściekły Koizumi przysiągł sobie wtedy, że pewnego dnia się zemści. Rok, który spędziłem z Chiro, był najzabawniejszym okresem w moim życiu, wspominał. W chwili popełnienia przestępstw mężczyzna miał przy sobie amulet, zawierający zdjęcie psa, a także fragmenty jego sierści. Jednakże kolejna, niezwykle przygnębiająca informacja wyszła na jaw już po aresztowaniu podejrzanego. Jego 77-letni ojciec w jednym z wywiadów wyznał, że 34 lata temu Chiro wcale nie zerwał się ze smyczy. W rzeczywistości starszy mężczyzna sam zadzwonił do Ośrodka Zdrowia Publicznego i poprosił o zabranie psa, ponieważ ten głośno szczekał, co przeszkadzało sąsiadom, którzy często przychodzili do niego na skargę. Koizumi, zapytany skąd posiadał adresy swoich ofiar, wyjaśnił, że bez problemu uzyskał je przeglądając stare dokumenty i wycinki z gazet znajdujące się w Bibliotece Sejmu Narodowego. Jego początkowy plan zakładał zabicie dużo większej ilości osób. Łącznie obrał za cel czterech byłych wiceministrów zdrowia i opieki społecznej
oraz jednego byłego szefa Agencji Ubezpieczeń Społecznych. Ostatecznie uznał jednak, że nie będzie to możliwe, ponieważ po jego drugim ataku domy pozostałych ofiar były wręcz obstawione policyjnymi radiowozami. 18 listopada, około godziny 20, mężczyzna udał się pod dom Kazuko Yoko. Kobiety pełniącej niegdyś funkcję szefowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także byłej sędziny Sądu Najwyższego, zlokalizowany w mieście Urayasu, prefektura Chiba. Aczkolwiek widząc rygorystyczne środki bezpieczeństwa podjęte przez śledczych, zrezygnował z dokonania napaści i wrócił do domu. Zapytany, w jaki sposób przedostał się do środka każdej z rezydencji, zatrzymany odpowiedział, że w obu przypadkach przebrał się za kuriera dostarczającego paczkę. Miał ze sobą sporej wielkości karton, na którym, w polu nadawcy, widniał napis „Japońskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża”. Nie jest jasne, dlaczego wybrał akurat to stowarzyszenie, jednak w ramach ciekawostki dodam, iż powstało ono w 1877 roku w celu niesienia pomocy ofiarom klęski i wojen. Czerwony Krzyż udziela pomocy bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Wolontariusze i pracownicy ruchu działają dobrowolnie, bezinteresownie i solidarnie. Następnie dzwonił do drzwi, a kiedy jeden z domowników je otworzył, rzucał paczkę na ziemię, wyciągał nóż i przystępował do akcji. 46-latek przyznał także, że kilka godzin przed pojawieniem się na komisariacie zadzwonił do domu swoich rodziców, zlokalizowanego w mieście Yanai na terenie prefektury Yamaguchi. Mężczyzna nie kontaktował się z nimi od ponad 10 lat. Kiedy jego ojciec podniósł słuchawkę, niesamowicie ucieszył się, że słyszy głos syna. Pragnął zapytać, jak się czuje, czy dobrze mu się wiedzie, jednakże jedynym tematem, na który Koizumi chciał rozmawiać, był list, który wysłał do rodziców tego popołudnia. Powiedział, że powinien on zostać dostarczony w dniu jutrzejszym i jego treść była bardzo istotna, tak więc powinni go przeczytać. Starszy mężczyzna nie bardzo wiedział, o co chodzi, jednak zapewnił, że na pewno zapozna się z jego treścią. Niestety jeszcze zanim go otrzymał, z nocnego reportażu telewizyjnego dowiedział się, że osobą odpowiedzialną za ataki na dwóch byłych polityków był jego jedyny syn. Treść wspomnianej korespondencji nigdy nie została ujawniona opinii publicznej. Po otrzymaniu od aresztowanego wszelkich niezbędnych informacji, ze względu na niezwykle osobliwy motyw dokonanej zbrodni, śledczy złożyli wniosek do sądu rejonowego w mieście Saitama z prośbą o wysłanie go na długotrwałe badania psychiatryczne w celu sprawdzenia, czy Koizumi Takeshi będzie w stanie odpowiadać za swoje czyny przed sądem. Został on uwzględniony. Tak więc kilka następnych miesięcy mężczyzna spędził w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ostatecznie orzeczono, iż w momencie dokonywania zarzucanych mu czynów oskarżony o dwa zabójstwa Koizumi był poczytalny i jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Pozwólcie, że naszkicuję wam teraz sylwetkę antybohatera dzisiejszego odcinka. Koizumi Takeshi przyszedł na świat 26 stycznia 1962 roku we wspomnianym już mieście Yanai. Jego rodzice zajmowali się prowadzeniem sklepu wielobranżowego, w którym okoliczni mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w słodycze, pieczywo, lody czy owoce. Miał o 3 lata młodszą siostrę. Jego ojciec cieszył się dobrą opinią. Określano go jako wesołego biznesmena, który często opowiadał dowcipy, a także pomagał kierować ruchem na przejściach dla pieszych, upewniając się, że okoliczne dzieciaki dotrą bezpiecznie do szkoły. Z wypowiedzi jego ojca wynikało, że jako dziecko Takeshi był niezwykle miłym, bystrym i towarzyskim chłopcem, który uwielbiał bawić się z przyjaciółmi i kochał zwierzęta. W szkole otrzymywał wysokie oceny, szczególnie dobrze radził sobie z matematyką. Zdecydowanie sprzeciwiał się przemocy i chociaż był niezwykle aktywny i ruchliwy,
niezbyt dobrze radził sobie podczas wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Rodzice wspominają, że jako nastolatek nie przechodził okresu buntu. W szkole średniej należał do klubu shogi, prawdopodobnie ze względu na swoje zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i logicznego myślenia. Po powrocie do domu dużo się uczył. Wydawało się, że zdobywanie wiedzy sprawia mu przyjemność. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił na Ogólnokrajowy Wydział Nauki i Inżynierii Uniwersytetu Saga. Jednak na drugim roku zaczął opuszczać się w nauce, w związku z czym zmuszony był go powtarzać. To spowodowało, że sfrustrowany Koizumi porzucił edukację i postanowił znaleźć sobie pracę. Uzyskał zatrudnienie w firmie zajmującej się oprogramowaniem komputerowym, mającej swoją siedzibę w mieście Yokohama na terenie prefektury Kanagawa. Mniej więcej od tego czasu mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie i nieobliczalnie. Narzekał na wszystko. Przykładowo składał skargę na świątynię znajdującą się nieopodal jego apartamentu, twierdząc, że wiszące tam dzwony są za głośne. W 1994 roku 32-letni Koizumi zrezygnował z obejmowanej posady i dzięki znajomościom rodziców przeniósł się do firmy zajmującej się sprzedażą żywności, która działała na terenie miasta Hiroshima. Tam odpowiedzialny był za rozprowadzanie lodów specjalną ciężarówką, rozwożąc je po sklepach na przypisanym do niego terytorium. Po cichu jego ojciec i matka wierzyli, że dzięki tego rodzaju pracy syn nabierze doświadczenia i w przyszłości przejmie prowadzony przez nich biznes. Podjęcie tego zawodu wiązało się oczywiście z przeprowadzką i kiedy do niej doszło, Koizumi sprawiał nowym sąsiadom jeszcze więcej problemów niż poprzednim. Mężczyzna walił w ścianę, kiedy mieszkająca obok rodzina włączała telewizor lub też ktoś z nich rozmawiał przez telefon, a jeżeli to nie pomogło, wychodził z mieszkania i dzwonił dzwonkiem do drzwi do tej pory, aż domniemane hałasy nie ustały. W marcu 1995 roku 33-latek zagroził nożem pewnej studentce zajmującej jeden z pokoi w tym samym mieszkaniu, przez co został z niego automatycznie eksmitowany. Jednak według współlokatorów mężczyzna zachowywał się w niepokojący sposób już na 6 miesięcy przed opuszczeniem lokum. Koizumi przeniósł się więc do innego apartamentu i kontynuował pracę w hurtowni żywności aż do września 1995 roku, kiedy to został zwolniony z powodu wdania się w kłótnie z pracodawcą. Rzekomo miało chodzić o niezapłacony mandat za parkowanie. Kolejne informacje pochodzą z sierpnia 1998 roku i wspominają, że mężczyzna przeprowadził się do miasta Saitama i rozpoczął pracę w firmie komputerowej w stolicy, oddalonej o około 30 km. Tam Koizumi zamieszkiwał aż do momentu popełnienia zbrodni. Mniej więcej w tym czasie zupełnie zerwał kontakt z rodzicami. Niestety nie jest wiadome z jakich konkretnie powodów. Jego ówczesny współpracownik zeznał, że 36-latek był uprzejmy, w zrozumiały sposób wyjaśniał wszelkie kwestie, kiedy ktoś prosił go o pomoc i dobrze dogadywał się ze wszystkimi. Z drugiej strony miał tendencję do tracenia panowania nad sobą i kilkukrotnie widywano go podczas gwałtownych kłótni z przełożonymi. W dalszym ciągu miał również kłopoty z sąsiadami. Rzekomo rzucać miał okruchami w przechodniów z okna swojego mieszkania na drugim piętrze, a także krzyczał na listonoszy oraz roznosicieli gazet. Okoliczni mieszkańcy określali go jako człowieka, który jest wiecznie w złym nastroju. W grudniu 2005 roku Koizumi doznał pewnego urazu. Kiedy przechodził przez przejście dla pieszych, został potrącony przez taksówkarza. Wściekł się, zaczął na niego krzyczeć i zażądał pieniędzy. Jednak ostatecznie sprawa została przeanalizowana przez wykwalifikowane do tego celu osoby i uznana za nieszczęśliwy wypadek. Firma ubezpieczeniowa pokryła wszelkie koszty leczenia 43-latka, a kiedy musiał on udać się do szpitala na rehabilitację, firma taksówkarska organizowała dla niego darmowe przejazdy. Niedługo potem
antybohater dzisiejszej historii został zwolniony z pracy z powodu niemożności jej wykonywania. Nie mam pojęcia, co to mogło oznaczać, jednak właśnie w taki sposób jest to opisane w źródłach. Od tamtego czasu pozostawał osobą bezrobotną i chociaż początkowo nie zalegał z czynszem, ponieważ był w stanie zarobić pewną sumę pieniędzy na giełdzie, to po kilkunastu miesiącach sytuacja uległa zmianie. Mężczyzna zaczął zapożyczać się wszędzie, gdzie się dało, biorąc kredyty konsumenckie na spore kwoty. W momencie aresztowania jego dług wynosił kilka milionów jenów. Wspomnę tylko, że milion jenów to około 26 tysięcy złotych. Mniej więcej w tamtym momencie Koizumi zaczął planować swoją zemstę. Pewnemu profesorowi, który odwiedzał go w więzieniu, przyznał, że podjął decyzję, iż nacieszy się życiem do 50, a następnie zrealizuje swój plan. Po pewnym czasie zmienił jednak zdanie, gdyż coraz częściej odczuwał skutki wspomnianego wcześniej wypadku, w którym to poważnie zranił się w nogę i obawiał się, że kiedy jego stan się pogorszy, przeprowadzenie napaści stanie się znacznie utrudnione. Dlatego też zadecydował, iż musi działać natychmiast. Na kilka dni przed pierwszym incydentem mężczyzna wyniósł swój komputer oraz niektóre artykuły gospodarstwa domowego do komisu. Kiedy pracownik zapytał go, czy się przeprowadza, ten odpowiedział, że nie, ale wszystkie te przedmioty nie będą mu już potrzebne. Miał więc świadomość, że ostatecznie trafi do więzienia na długie lata. Proces oskarżonego rozpoczął się 26 listopada 2009 roku przed sądem rejonowym w mieście Saitama. Przez cały czas trwania rozpraw Koizumi zachowywał się godnie, kulturalnie i rzeczowo odpowiadając na zadawane pytania. Przyznał się do dokonania wszelkich zarzucanych mu czynów, jednak w swojej własnej opinii uważał, że jest niewinny. Nie zabiłem ludzi, ale złe potwory, mówił. Prawo zwane ustawą o zapobieganiu wściekliźnie, które zostało stworzone przez złego potwora, powoduje, że każdego dnia popełniane są przestępstwa. Zabijają psy bez żadnego powodu. Chciałem zakończyć życie kilku istotnych pracowników Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, aby przypomnieć im, że jeżeli odbierają życie zwierzętom, to karma do nich wróci, wyznał zachrypniętym głosem. Prokurator wskazywał, że kiedy Koizumi zasięgnął wiedzy w temacie sytuacji zwierząt domowych i dowiedział się, że co roku w Japonii poddaje się eutanazji setki tysięcy czworonogów, w tym jego ukochane psy, wściekł się i ostatecznie popadł w zgorzknienie. Wierzył, że Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej ma jurysdykcję nad publicznymi ośrodkami zdrowia, co jednak nie było prawdą. Chciał osiągnąć cel, dokładnie planując datę, godzinę, kolejność, użytą broń, środki i metodę morderstwa. Oskarżyciel wyjaśnił, że oskarżony pragnął spełnić wszystkie swoje marzenia, zanim trafi do więzienia. Określił zbrodnię popełnioną przez 46-latka jako bezprecedensową i ohydną. Nazwał jego czyny masowym morderstwem i zażądał wydania wobec sprawcy kary śmierci. Ponadto przedstawił sądowi dodatkowe dowody w postaci historii wyszukiwania mężczyzny, która jasno wskazywała, że przygotowywał się do zrealizowania swojego planu na kilka miesięcy wcześniej. Pytając Koizumiego dlaczego, skoro pragnął zemsty na osobach związanych z Ministerstwem Zdrowia, postanowił skrzywdzić także ich rodziny, oskarżony odparł, że, cytuję, rodzina potwora to także potwory. Zespół obrony natomiast zażądał przeprowadzenia ponownej oceny psychiatrycznej, ponieważ w ich opinii zachodziło uzasadnione podejrzenie, że Koizumi może cierpieć na zaburzenia urojeniowe, a ocena poprzedzająca postawienie aktu oskarżenia była niewystarczająca. Mimo to sam podejrzany publicznie zaprzeczył, jakoby posiadał jakiekolwiek problemy psychiczne. W jego ocenie był zdrowy zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W mowie końcowej, która miała miejsce 10 lutego, adwokaci wnosili o wymierzenie wobec sprawcy kary dożywotniego pozbawienia wolności. Takiej formie zadośćuczynienia jawnie sprzeciwiały się jednak niedoszłe ofiary nożownika, czyli ciężko ranna pani Yasuko oraz jej mąż,
a także synowie państwa Yamaguchi. Według nich sprawca powinien zapłacić za swoje przewinienia własnym życiem. Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł 30 marca 2010 roku. Koizumi Takeshi skazany został na karę śmierci. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że plan oskarżonego był dokładnie przemyślany, działał on racjonalnie, mając pewną świadomość tego, że to, co robi, jest niezgodne z prawem. Sędzia zaznaczył, że złagodzenie kary ze względu na to, iż mężczyzna sam oddał się w ręce policji, w tym przypadku nie wchodzi w grę. Przyznał, że logika zemsty, którą ten się kierował, jest dla niego jasna i zrozumiała, ale w żadnym stopniu nie usprawiedliwia spowodowania tak poważnego incydentu. Wspomniano, że Koizumi przeprowadził szeroko zakrojone badania, starannie opracował plan niezawodnego i skutecznego zabicia celu i podczas procesu wciąż upierał się przy legalności swoich działań. Obraził ofiary, nazywając je potworami i przyznał, że w dalszym ciągu ma mordercze zamiary wobec byłego wiceministra i innych osób, zupełnie nie wykazując chęci resocjalizacji. Po wszystkim, zapytany o swoje przemyślenia na temat wyroku, Koizumi odpowiedział, że był przekonany, iż otrzyma karę śmierci. Niemniej jednak wciąż powtarzał, że będzie się odwoływał aż do skutku, ponieważ powinien zostać uniewinniony, jako że jedynie pozbył się potworów. I dokładnie tak się stało. 27 kwietnia 2011 roku odbyła się pierwsza rozprawa przed sądem apelacyjnym. Miało to miejsce w Tokio. Argumenty obrony nie uległy zmianie. Nadal wnioskowano o przeprowadzenie ponownych, dokładniejszych badań psychiatrycznych. Prokuratura natomiast przedstawiła oskarżonego jako osobę, która afiszowała się swoją bezwzględną i okrutną zbrodnią zarówno przed, jak i w trakcie procesu, nie wykazującą wyrzutów sumienia czy chęci zmiany na lepsze. W dniu 26 grudnia 2011 roku Sąd Najwyższy w Tokio podtrzymał wyrok śmierci i oddalił apelację. Jak możecie się zapewne domyślać, Koizumi złożył kolejne odwołanie od wyroku, jednak bezskutecznie. 13 czerwca 2014 roku jego apelacja ponownie została oddalona. Sędzia najwyższy Yamamoto Tsuneyuki oświadczył, że nawet biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, nie ma innej możliwości niż orzec karę śmierci. Jego zbrodnia wywarła zbyt ogromny wpływ na japońskie społeczeństwo, a także bezpowrotnie zrujnowała życie wielu osób. Koizumi Takeshi trafił więc do celi śmierci na terenie aresztu w Tokio, gdzie przebywa aż po dziś dzień. Podczas odsiadywania kary mężczyzna napisał artykuł na temat teorii względności, w której postulował, że słynna teoria Einsteina była błędna i jeżeli zdoła to udowodnić, z pewnością dostanie Nagrodę Nobla. Jako że teoria ta, zdaniem ekspertów, została już wielokrotnie zweryfikowana i potwierdzona przez wiele osób, skazanemu doklejono łatkę osoby, która, kiedy podejmie jakąś decyzję, jest w 100% przekonana o jej słuszności. W dniu 26 listopada 2008 roku Rada do Spraw Edukacji w Tokio, sprawująca jurysdykcję nad bibliotekami metropolitarnymi, ogłosiła, że tymczasowo zakaże przeglądania spisu pozycji dotyczących Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, które zawierają prywatne adresy byłych pracowników. Podjęte zostały także inne działania, m.in. zakazano kopiowania wykazów pracowników innych ministerstw i agencji oraz list celebrytów. Ojciec antybohatera dzisiejszej historii, który w pewnym sensie ponosił największą odpowiedzialność za to, co stało się z ukochanym psem syna, od momentu aresztowania nie skontaktował się z nim ani razu. Cześć! Z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Aż ciężko wyrazić słowami, jak niewyobrażalnie absurdalna była zbrodnia, którą dzisiaj Wam opisałam. Jako ogromna wielbicielka wszelakich zwierzaków, jak najbardziej rozumiem niewyobrażalny ból po tak tragicznej i smutnej śmierci ukochanego pupila. To mordowanie urzędników z tego powodu,
którzy ostatecznie okazali się nie mieć ze zgonem Ciro nic wspólnego, jest po prostu głupie i kompletnie bezsensowne. A pomyśleć, że do przedstawionych w materiale wydarzeń prawdopodobnie w ogóle by nie doszło, gdyby ojciec Kozumiego miał w sobie odrobinę wrażliwości i decydując się pozbyć psa, zwyczajnie poszukał mu nowego domu, może takiego, w którym dzieci mogłyby go odwiedzać, a nie zafundować im traumę na całe życie. Chciałabym jeszcze na moment przejść do tematu ogólnego traktowania zwierząt domowych w Japonii. Często wspomina się, że większość japońskiego społeczeństwa nie jest ani miłośnikami, ani też wrogami zwierząt. Można by pokusić się o stwierdzenie, że są oni wobec nich obojętni. Postawa ta rzekomo wywodzi się z bardzo dawnych czasów, ponieważ Japończycy nigdy nie opierali gospodarki na hodowli zwierząt, głównie z powodu ograniczonych terenów. I chociaż kraj kwitnącej wiśni często kojarzony jest z kotami, które spacerują po ulicach i przechadzając się uliczkami miasta można natknąć się na jakiegoś mruczka śpiącego na murku, to w rzeczywistości koty nie mają w tym kraju tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Zarówno koty, jak i psy, które biegają po ulicy i nie są wysterylizowane i zaszczepione, są wyłapywane i bardzo często po prostu uśmiercane. Przypomniało mi się, że kiedyś oglądałam filmik na kanale YouTube Julii Bernard, która często podróżowała do Japonii, na którym opowiada ona o tym, jak Japończycy traktują zwierzęta i pokazuje filmy z wnętrza sklepu zoologicznego, gdzie przesłodkie małe pieski i kotki, zamknięte w maleńkich boksach, czekają na swojego właściciela. Aczkolwiek nie każdy z nich ostatecznie zostaje zakupiony. Co się z nim dzieje potem? Kiedy podrośnie, trafia na przecenę. Jeżeli nawet wtedy nikt się na niego nie zdecyduje, ląduje w specjalnym schronisku, które ma na celu go wyadoptować. Ale jeżeli to przez jakiś czas się nie uda, zwierzę jest po prostu usypiane. Julia pokazuje też, jak wyglądają japońskie kawiarnie z jeżami, lisami, kapibarami, pieskami preriowymi czy sowami. Także dla zainteresowanych linkuję wideo, o którym wspominam w opisie. Większość schronisk w Japonii nadal stosuje masowe gazowanie w celu uśmiercania zwierząt. Wiele z nich ma zaledwie 5-7 dni na znalezienie nowego domu, zanim zostaną zabite. Dlaczego? Ponieważ jest ich aż tak wiele. Tysiące niechcianych zwierząt domowych. Powodem jest zazwyczaj bezmyślne kupno małego, słodkiego, kawaii malucha, który, kiedy urośnie, nie jest już taki uroczy i często powoduje dodatkowe problemy. Gryzie meble, za głośno szczeka, choruje, tak więc trzeba udać się do weterynarza, nie mówiąc już o konieczności zakupu karmy i codziennego wychodzenia na spacer. Co więcej, wielu Japończyków nadmiernie humanizuje swoich pupili, co oznacza, że traktują je jak ludzi, a więc dbają o nie tak, jak powinno się dbać o człowieka, a nie przykładowo psa. Prowadzi to do tego, że zwierzaki mają niewłaściwą dietę i noszą urocze ubranka, gdy nie jest to konieczne. Przykładowo, można dostrzec kobiety spacerujące ze swoimi pieskami w Tokio w środku lata i te pieski mają na sobie różnorakie sweterki, sukieneczki, czasem nawet kapelusze, okulary czy buty, co kończy się przegrzaniem, otarciami i wysypką. W dbaniu o dobro zwierząt nie pomaga także brak uregulowanych przepisów dotyczących tego, jak powinno się je traktować. Wiele osób uważa, że zdecydowana część Japończyków nie postrzega zwierząt jako istot świadomych, które odczuwają emocje czy ból. Postrzegają zwierzęta mniej lub bardziej jako przedmioty, które można wykorzystać dla przyjemności człowieka. Jest to jedna z tych kwestii, które wymieniłabym na samej górze listy zatytułowanej Minusy kraju kwitnącej wiśni. To taka ciekawostka ode mnie na koniec. Wybaczcie, że jest tak ponura, ale myślę, że warto o takich rzeczach rozmawiać, aby w przyszłości coś mogło zmienić się na lepsze. Mam ogromną nadzieję, że tak właśnie będzie. A na dziś to już wszystko.
Dziękuję serdecznie wszystkim razem i każdemu z osobna za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Szczególnie dziękuję za nieocenione wsparcie moim patronom, których lista wyświetla Wam się obecnie na ekranie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do ich grona lub też wynagrodzić mnie wirtualną kawą, wszelkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam również nieśmiało o uruchomionej niedawno przez YouTube opcji podziękowań, dzięki której możecie wspomóc drobną sumą mnie lub swojego innego, ulubionego podcastera. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia i do usłyszenia jak najszybciej będzie to możliwe. Matene, bye bye.